Cześć, witam wszystkich, z tej strony Mateusz Cichocki, a to już mój kolejny film. Ostatnio na stronie internetowej zhejtowałem przynoszenie gratów nad wodę, dlatego też przyniosłem fotel, żeby było, że solidaryzuję się z karpiarzami i z wszystkimi ludźmi, którzy biwakują się nad wodą. No i zaczynamy. Mamy niedzielę, jestem nad wodą od 4:30, posiedzę może gdzieś do 15:00 i zobaczymy, co złowię. Powiem tylko, że jestem ostatni raz nad Wisłą w tej wiosnie, w sensie nad Wisłą tutaj na odcinku nowodworskim, bo jest tutaj bardzo dużo ludzi, każda główka obstawiona. Jakoś już ten urok tego miejsca przeminął. A ja może wyniosę się na jakieś bajorka w pogoni za linem, a może po prostu przeniosę się też nad Wisłą, tylko że na bardziej dziki kawałek bliżej mojego domu, gdzie nie ma główek, nie są przywalone drzewa i tam będę próbował łowić. Miejsce trochę sobie przygotowałem, nie będę kłamał, że nie. Sypnąłem tutaj 4 gary paszy. Jest to środek między główkami. Dość płytkie miejsce, ale na wiosnę to chyba nie będzie robiło większego problemu. No i zobaczymy. Łowię na razie na rosówki, później będę używał białe robaki, dendrobenny i zobaczymy, co się wydarzy. A tymczasem zachęcam Was do subskrybowania i śledzenia kanału. Nagrywałem tutaj powitanie i jest pierwszy leszcz. Pierwsza rybka złowiona, jak widać, na rosówkę, którą zbierałem z jeżem. Miejscówka wygląda tak. Niestety mamy nieprzyjemny wiatr z północy, no ale zobaczymy, może nie będzie jakoś strasznie przeszkadzał. I tamta główka w tle to jest ta główka, na której łowiłem w zeszłym roku na jesieni leszcze. Ale wiedziałem, że w tym roku już będzie oblężenie, dlatego przyniosłem się do środka klatki. Na wędce mam jakąś rybę i muszę kończyć. No w każdym razie, no sami widzicie, jak wygląda miejsce. Bardzo piękny środek między główkami. Miejsce nęcone, a tam taka brzydka główka zawalona drewnem. No i moc w Nowym Dworze Mazowieckim. I tak, na jednej wędce mam rosówkę, a na drugiej dendrobenny dobite białym robakiem i zobaczymy, co się wydarzy. Brania są cały czas, na dendrobenny biorą niestety małe krąpie, a na rosówkę złowiłem już takiego, powiedzmy sobie, trochę większego chlapaka z 35, może 40 cm. Także no, zapowiada się ciekawie, mimo tego, iż ten wiatr jest trochę taki nieprzyjemny i wieje w moją stronę. No i jeszcze co do miejscówki. Jestem na niej chyba ostatni raz, a w ogóle to ostatni raz jestem na tym odcinku nowodworskim, bo niestety ludzi jest tutaj pełno, już każda główka jest obstawiona. Dopiero byli jacyś chłopacy, podchodzili tutaj pode mnie, całe szczęście się nie rozstawili, za co im dziękuję, bo myślałem, że będą przede mną rzucać, ale poszli gdzieś dalej, także no, tak sytuacja wygląda, zobaczymy, jak to będzie. No i tak się składa, że przed chwilą miałem potężne branie, niestety nie zaciąłem, bo bawię się telefonem, staram się dla Was jak najlepiej nagrywać, także musicie to docenić i naprawdę wbijajcie te suby, komentujcie, tak żeby ten kanał się rozrastał. W końcu jakaś większa rybka. Wow, jaki! Nie.
całkiem przyjemny duży leszcz. Taki 50 cm, może trochę więcej, na pewno ma samiczka. A tak wygląda moja półeczka robocza, czyli zwalona kłoda. Co do rybek, to mam tego jednego większego leszcza, cały czas biorą krąpie. Myślałem, że dzisiaj będzie taka szara pogoda, ale okazało się, że wcale szaro nie jest. Słoneczko wychodzi, robi się całkiem przyjemnie. No na ryby to nie jest zbyt optymistyczna prognoza. I tam dalej, na tej główce. O. Tam siedzi człowiek. Jakiś pan. No i ciągnął coś, ciągnął jakąś rybę, chyba z 20 czy 30 minut walczył z nią. Aż kurczę, trochę zagotowałem się z zazdrości, powiem szczerze. Ale wyciągnął coś dużego. Też sypie ziarnem na grubo, także widać, że kto sypie, ten łowi. Jakaś rybka. Taki nie za duży leszczyk. No i ciągnę znowu jakiegoś fajnego leszcza. Branie było do samej ziemi. Jak walczy. Cześć, jakie błoto. Taki oto leszczyk, samczyk w wysypce. Walczył bardzo super.
Jak usiadłem z rana, to było sucho. A teraz zrobiło się takie błoto. No kurczę, nie za ciekawie. Tym bardziej, że guma gnie w to i ciężko go wyciągnąć. No ale brania są cały czas to najważniejsze. I mam konkretną rybę, aż mi wędka spadła z podpórki. Kurwa mać, zerwał. A był piękny leszcz. Trochę za bardzo się napaliłem. Mała aktualizacja. Z błotem sobie poradziłem. Rozrzuciłem patyki na to jakąś trawę, czy tam słomę suchą, którą znalazłem na brzegu. I jak na razie można w tym miejscu łowić. No i co ciekawe, zrobiła się piękna, szara pogoda, moja ulubiona. Jeżeli chodzi o ryby, to mogą one brać cały dzień, jeżeli ta pogoda się utrzyma. Nie będzie słońca, nie będzie lampy. Więc tutaj trochę dzisiaj na pewno posiedzę. No i mam jakąś rybkę. Mam rybkę, przez chwilę już byłem, kurczę, załamany. Te ryby przestały brać, ale jednak coś holuje. To jest koło godziny 9, słońce wychodzi. Silny opór. Podejrzewam, że ładny leszcz. Taki oto leszcz, złowiony na dwie dendrobeny. Mam nadzieję, że za bardzo go nie powróciłem błotem. Idzie do siatki. Jakieś małe bramko. Coś tam idzie. No i niestety, albo stety, po tej szarej pogodzie nie ma śladu. Pan na sąsiedniej główce też się już spakował, poszedł do domu. Tylko z rana złowił jakąś jedną rybę, nie za bardzo. U mnie cały czas brania są, aczkolwiek no, nie są jakieś atomowe i nie ma ich zbyt dużo.
ale coś tam się dzieje i to jest najważniejsze. Mam czas, mam zalętę, to będę siedział. A co? O, jak się walczy krow. Taki oto. Ma, nie, to nie krow, to ma uleszcz. Taki o, ale tego to od razu. I idzie, idzie kolejny fajny leszcz. A właśnie ubijałem drugą wędkę, w sensie, że ubijałem zalętę do koszyczka. Wow, jaka fajna ryba. Nie no, jakiś duży to nie jest, ale to jest całkiem ok. Tak. No. O Jezu, chciałem, żeby się nastroszył, a wyszło jakby się... Mała aktualizacja. Brania są cały czas ryba bierze. Wyciągam te leszcze, mniejsze, większe. No i wszystkiego nie nagrywam, bo oczywiście bawię się telefonem. Kilka brań spaliłem, ale powiem wam szczerze, że spodziewałem się, że będzie kicha w dzień, że słońce wyjdzie i będą lipa brania. A tu jednak, tak chwilę po ósmej trochę... Trochę jakby ryby zatrzymały się, a tu jednak koło 10 z powrotem wróciły brania. I jest coś dziwnego jak na Wisłę, bo zresztą o 10 nad Wisłą to kończyły się brania, a tutaj coś się cały czas dzieje. Także cieszę się, a wy oglądajcie do końca, bo może jeszcze fajnie połowie. Jakieś takie nieśmiałe branie. Jest ryba. Jest, jest. Idzie. Kurwa, spadł chyba. Ryby biorą cały czas. Przez to, że cały czas biorą, nie mogę wam pokazać na przykład zalęty. No i zalęta jest taka, że jest to Sensa z Brim 3000 zmieszana jak zwykle z zalętą od Lorco. Wiem, że się powtarzam, ale wolę przy okazji każdego filmu to powiedzieć, niż nie powiedzieć, niż ktoś ma się pytać. Jest tutaj dużo robaka, jakieś te moje ziarna. Oprócz ziaren też trochę dodałem gliny i ziemi. Ktoś tam napisał, że nie dodaję gliny i ziemi, bo to jest sama spożywka. No nie no, ta moja glina i moja ziemia jest w kolorze po prostu takim no widnym, jasnym. Dlatego wydaje się, jakby to była sama zalęta. Ale tutaj jest glina, jest żwir. I dodatkowo zalęta, robaki i to wszystko. Dobra. Idzie kolejna rybka. Tym razem się dobrze chyba wchyła i nie spadnie. Ja nie będę zbyt łapczywy. O,
brzegiem, zaczyna walczyć. Wow, jaki leszcz. Mam go. Chyba największy. Tego trzeba zmierzyć. Taki oto leszcz, bardzo piękny. Już chyba drugi raz próbuję nagrać tę scenę, czy też to ujęcie, bo cały czas nad głową lata mi jakiś samolot i to bardzo, ale to bardzo zakłóca dźwięk w nagraniu. No ale kochani, o czym chciałbym Wam powiedzieć? Chciałbym Wam o tym powiedzieć, że mam już 7 dużych ryb, takich mniejszych leszczy, które od razu wypuszczam, to nawet nie liczę. Krąpi tak samo. Rybka generalnie współpracuje bardzo dobrze. Myślałem, że będzie dużo słabiej. Jak zobaczyłem tutaj z rana, że ludzie stoją tam, że tu coś chłopacy chodzą, to już mówię, kurde, kolejne niedzielne wędkowanie i walka z samym sobą. Ale okazało się, że rybki jak najbardziej współpracują. Tym bardziej to cieszę, że dzisiaj w nocy spałem 3, może 2 godziny tak naprawdę, bo raz, że dzieci się budziły, dwa, że nie wiem, może myślałem o tych rybach. No ale cóż, no. Jestem nad wodą, ryby współpracują, posiedzę gdzieś do 15 i zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Nowe ubranie, zaraz zobaczę. Nie, ryb nie ma. A może jest? Na tej wędce teraz brakuje. No jest taki o. Na patrz. Dobra. Sam się zerwał. Nie szkoda. Miejscówka zmieniła się w jedno wielkie błotne pole walki. Ryby cały czas biorą. Ja nie mogę Wam nagrać sceny, w której chcę powiedzieć, jakie stosuję koszyki, jak w ogóle wygląda skład mojego sprzętu, bo albo lata nade mną samolot, który zakłóca dźwięk, albo po prostu ryby biorą. No ale chyba teraz jest troszeczkę spokoju, także Wam pokażę. Bo o co chodzi? Większość zawodowców, wiadomo, ma różnego rodzaju kombajny, siedziska, fotele kuzo, do tego masę skrzynek, w tych skrzynkach przeróżne koszyki. A ja nad Wisłę biorę taki oto zestaw sprzętów wymiennych. Promuję minimalizm, promuję to, aby nad wodę nie zabierać zbędnych gratów, bo uważam, że to jest bezsensowne i często gęsto po prostu blokuje nam dobre wędkowanie. Tak, mam tutaj kilka koszyczków w rozmiarze 80 gram. Są zwykłe, płaskodenne. Są też 70-gramowe z nóżkami. 3 rodzaje różnej żyłki przyponowej. HM Dragon, bardzo dobra seria. Trochę grubsza żyłka, 0,28 na przypon strzałowy. Jakiś wypychacz, miarka, mały nożyk. Plus taki oto zestaw różnego rodzaju haczyków. Tak? Jest tutaj kilkanaście rodzajów haczyków. Krętliki, jakieś łączniki, różne inne elementy typu stopery, które mogą się przydać. I to wszystko mieści się w takim oto małym pudełeczku. Nie jest to nawet specjalne pudełko wędkarskie, tylko małe pudełko, które wziąłem z kuchni.
I to ma się mieścić w czymś takim, bo to jak zamknę, to wkładam do wiaderka razem z Zanento i mam po prostu kompaktową skrzynkę, którą mogę wszędzie zabrać nad wodę. Nie potrzebuję nie wiadomo ile sprzętu. To wszystko naprawdę wystarczy, aby cały dzień siedzieć nad wodą i zrobić sobie nowy przypon, nie wiem, zmienić koszyk, czy naprawić jakiś, nie wiem, węzeł. Tyle. Więcej nie potrzeba do wędkowania. Naprawdę polecam taki styl życia. Mała aktualizacja. Brania są cały czas, no ale przez to, że bawię się telefonem, że bawię się nagrywaniem, że przestawiam statyw, to spaliłem już chyba z 5 brań. Obok przechodziła para, która mnie skojarzyła, także pozdrawiam, a główka, która była z rana zajęta przez starszego pana, została zajęta przez nich. Także mam nadzieję, że oni tam fajnie połowią, a ja jeszcze sobie tak posiedzę do 13, 14, może 15 i zobaczymy, co tu się wydarzy. Trochę ponarzekałem na to, że urywam ryby i ciągnę następnego leszcza. Chyba leszcza. Nawet kanapki dzisiaj nie mogę zjeść, bo albo ryby, albo nagrywanie, albo jacyś ludzie. Ponoć każda główka jest obstawiona. Mam nadzieję, że to naprawdę nie jest przez moje filmy, bo ponoć w zeszłym roku tutaj ludzi nie było. No bo nie było, no ja też nie widziałem za dużo ludzi. Teraz każda główka obstawiona i nie brakuje wędkarzy. O, co to za bujony? Sumek chyba. O, niestety. Sum. Nie lubię sumów. W ogóle nie jara mnie łowienie sumów. Ani małych, ani dużych. Przynajmniej będę miał okazję, żeby haczyk wymienić. Taka oto wiślana bestia. Wypuszczam go. Nawet nie wypycham mu haczyka, bo ma w gardle. Pokaż, gdzie masz. Dobra, masz tutaj niżej, to ci wypnę. Wiosenka nad Wisłą jest naprawdę piękna. Śpiew ptaków, spokojna woda, zielone pączki, coś niesamowitego. I jeszcze ryby biorą. Znaczy się teraz to nie biorą, bo przestały brać. Ale wcześniej brały. Więc dzień jak najbardziej udany. Oby takich więcej. Mała aktualizacja. Od 2 godzin niespecjalnie zbyt dużo się dzieje. No cóż, taki urok wędkarstwa. Mamy po godzinie 13, może jeszcze zrobię z 2 rzuty. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to po prostu uciekam do domu. I tak swoje dzisiaj już złowiłem. Jeszcze małe podsumowanko tego wędkowania. Złowiłem kilka fajnych ryb, naprawdę fajnie dzisiaj tutaj wszystko się odbywało. Ale mogłem ich złowić więcej, gdybym po prostu bardziej skupił się na wędkowaniu, gdybym nie bawił się telefonem, nie nagrywał dla Was i bardziej się przyłożył do przerzucania zestawu, to pewnie tych wielkich ryb byłoby więcej. No i jeszcze jedno, co mi przychodzi na myśl, to fakt, że używałem rosówek, a rosówki to niestety zbyt duży kaliber jak na te warunki, albo po prostu miałem zbyt mały haczyk. No, gdybym miał większy haczyk, to pewnie, Boże, by się ten leszcz z rana wciął, później następny, a tak używałem rosówek i 2 razy jakaś ryba mi spadła, bo się nie wcięła. Na główkach coraz mniej osób, bo zbliża się pora obiadowa, 14. Wszyscy uciekają. U mnie leszcze się pluskają. Ja chyba też uciekam, bo tu nie ma co.
No i słowem zakończenia powiem Wam, że to jest najprawdopodobniej ostatni wypad nad Wisłę, chyba że jutro będę miał wolne, bo jutro jest prawosławna Wielkanoc, w sensie prawosławny lany poniedziałek i być może Ukraińców nie będzie w pracy, a jak Ukraińców nie będzie w pracy, to będę miał wolne i może po południu tu jeszcze przyjdę. A jeżeli nie, to ostatni wypad nad Wisłę tej wiosny i biorę się za robotę związaną z połowem linów, czy też karasi na różnego rodzaju jeziorkach. Dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko, a na koniec pokażę Wam ryby, ile udało się wyłowić. O. To jest wszystko. Sporo grubych leszczy. Nie będę ich wyjmował, bo szkoda zachodu. Tyle złowiłem dzisiaj. No i dobra, przychodzi taki moment, że trzeba się pożegnać. Także dziękuję, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że mój kanał będzie się rozwijał, że Wy mi w tym pomożecie. A tymczasem żegnam Was. Cześć czołem, Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek.